Mogliśmy poczekać się, a przyjechać na to. Jak się przygotowywałeś do tego rajdu i w ogóle? Przygotowywałem się bardzo ciężko, aż 5 godzin. Trasa była dosyć taka ciekawa, powiem. Dużo błota, co widać z mojego badania, niestety chłodnice zapchane. I było właśnie też jeden taki trawersik delikatny, ostry zjazd. Dosyć trasa szeroka, że można było wyprzedzać. No ale generalnie za dużo błota. No. Dojechać do końca, żeby rozłożyć siły na cały rajd, no ale no niestety nie wytrzymał mi kłan. No ja jeszcze kondycyjnie bym dał radę, ale maszyna zawiodła na tyle. Szybko, no, oczywiście całą edycję. W pucharze, więc zajęcie się miejsce.
kto pierwszy mówią? Ja nie wiem, ja jechałem cały rajd pierwszy, cały. Każdego zdublowałem po dwa razy, kurwa. Na końcu zjechałem się myć, to mnie wyprzedził Paweł tylko, to powinien co, być drugi. Pierwsze? Nie, Paweł mnie wyprzedził. Nie, Paweł mnie wyprzedził, bo ja byłem zjechałem się myć, do straży, nie? Ale on też. Ale mówię, żeby gdzieś był przedtem jeszcze zrobił siatkę i tak. Paweł, był. Kubę złapał na łoponę zmieniali. Co nie wiem. To jak kiepskie miejsce, dojechałeś do końca, a cztery kłady dojechały do końca. Tylko cztery? Tego nie wiem. Dojechałem do końca. Trudna była trasa, parę błędów, które kiedyś w przyszłości trzeba wyeliminować, żeby dojechać na lepsze miejsca. Sprzęt jak się sprawował? Sprzęt ogólnie dobrze, chłodzenie troszeczkę kiepsko, tylko sprzęt. A kondycja? No, nad tym trzeba bardzo popracować. Wyścig dla wytrzymałościowców, nie dla szybkościowców. Ci, którzy dotarli, którzy dojechali, którzy się nie dali ponieść, to dojechali. Są w miarę, mają dobre miejsca. Prawdopodobnie czwarte albo trzecie miejsce to jest super jak dla mnie.